Cześć. Temat telewizji w Polsce jest obecnie dosyć gorący z tego względu, że zmienia się standard telewizji. Pewnie większa część z Was już telewizor odpowiedni w domu ma. Być może jednak część nie ma i być może zastanawia się, czy w ogóle jest sens wymieniać telewizor na nowy, skoro tej telewizji stricte i tak nie ogląda. I myślę, że to jest właśnie fajna opcja, żeby pomyśleć o przystawce TV, jeśli takiej przystawki nie macie. Temat przystawek TV na łamach Komputer Świata i YouTube poruszaliśmy już jakiś czas temu, natomiast dobrze jest wrócić do tego tematu, sprawdzić co na tym rynku się zmieniło, jak to obecnie wygląda. Także jeśli jesteście ciekawi na jakie propozycje w różnych cenach możecie zwrócić uwagę, które będą odpowiednie, zależnie od tego właśnie ile chcecie wydać, no to zapraszam serdecznie do materiału. Temat przystawek TV już poruszaliśmy na naszym kanale i na łamach Komputer Świata, ale teraz ten temat jest szczególnie ważny, więc postanowiliśmy do niego wrócić. Ważny dlatego, że chociażby zmienia się standard telewizji, więc albo trzeba wymienić telewizor, albo dokupić dekoder. A może w ogóle z telewizji zrezygnować i potraktować go teraz jako odbiornik treści multimedialnych. Na Netflixie, HBO Go, Amazon Prime, Apple TV, wypożyczalniach wideo, Viaplay, Canal Plus i jeszcze innych tego typu serwisach dostępna jest masa dobrej jakości filmów i seriali na żądanie. No i taka przystawka działa bardzo prosto. Podłączamy ją do HDMI, zasilamy prądem i to wszystko. W naszym telewizorze zostanie rozpoznana jako nowe źródło obrazu. Pilotem od telewizora przełączamy się na to źródło, a następnie już pilotem od przystawki sterujemy urządzeniem, ściągamy aplikacje, przełączamy muzykę, pogłaszamy, ściszamy itd. Ważne jest jednak to, że taka przystawka TV obecnie to coś zupełnie innego niż klasyczny Chromecast. Jeśli kupicie Chromecasta, jego też podłączycie do telewizora, ale wtedy potrzebne będzie coś, z czego media będą odpalane, czyli chociażby komputer lub smartfon. Przystawki, o których mówimy, mają swoje własne systemy operacyjne, a zatem pozwalają na ściąganie aplikacji z wbudowanych sklepów. No, co ciekawe, Chromecast 4 jest już pełnoprawną przystawką, kiedy trójka nią nie była. Najlepsze i najpopularniejsze przystawki oparte są na Android TV, Apple TV lub Google TV. Zależnie od poziomu zaawansowania urządzenia, te będą się różniły szybkością działania, intuicyjnością działania, czy oczywiście rozdzielczością wyjściową. Modele, o których zaraz Wam opowiemy, są takimi najbardziej polecanymi na rynku. No i to właśnie na rynku znajdziecie też różne zamienniki, tańsze, ale warto pamiętać, że najczęściej nie będą one działać od razu po wyjęciu z pudełka. Potrzebna będzie im ręczna konfiguracja, która mniej doświadczonym użytkownikom może napsuć sporo krwi. No i w tym przypadku myślę, że naprawdę lepiej jest postawić na sprawdzone przystawki. Tyle o tym, czym są przystawki. Teraz wreszcie przejdźmy do konkretów. No i pamiętajcie, że linki do tych wszystkich produktów, które będziemy teraz omawiać, są w opisie pod filmem. Klikając w link możecie sprawdzić aktualną cenę, ponieważ w materiale ją ja osobiście podaję ceny, które są na moment tworzenia materiału, natomiast jeśli sprawdzicie cenę pod linkiem, no to być może dany produkt będzie w promocji, także myślę, że warto. Ale nie przedłużam i do konkretów. To chyba najbardziej opłacalna przystawka na rynku, a przynajmniej jeśli chcecie zaoszczędzić. Kosztuje około 300 zł, oferuje system Android TV, obraz 4K, osobny pilot, no generalnie wszystko, czego dusza zapragnie. No ale właśnie to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy nie chcą przepłacać, chcą mieć dostęp do pełnego zakresu aplikacji z Android TV i są w stanie zagryźć zęby, kiedy coś się zwiesi, nie zadziała jak trzeba albo będzie wymagać restartu. Nie jest to najszybsza, najbardziej intuicyjna przystawka, ale w tej cenie nie ma co narzekać. Natomiast jeśli Wasz ekran nie ma rozdzielczości Full HD, no to możecie postawić na tańszy o około 100 zł Mi TV Stick. Podobne tego typu urządzenie również z pilotem, tyle że wyświetlające obraz właśnie w Full HD. Lepszą propozycją jest Google Chromecast 4, którego kupicie od 300 do 400 zł, zależnie czy jest dostępny w promocji. Najlepiej jeśli cenę sprawdzicie pod naszym linkiem, tam zawsze jest aktualna. No i ta przystawka ma wbudowany system Google TV, czyli taki zmodyfikowany Android TV, nieco czystszy i w teorii nieprzystosowany na rynek polski, ale w praktyce też ma Google Play, więc normalnie zalogujecie się na nią swoim kontem i nic nie stracicie. Działa świetnie, działa płynnie i też oferuje obraz 4K. To propozycja dla tych, którzy nie chcą przesadnie oszczędzać i są w stanie dopłacić więcej. Będziecie zadowoleni? To świetna, dobrze działająca i intuicyjna przystawka.
Apple TV 4K polecamy przede wszystkim tym, którzy na co dzień pracują na ekosystemie Apple. Jeśli nie, sporo przepłacicie, bo przystawka kosztuje jakieś 900 zł, a kupując wersję Full HD zapłacicie 700 zł, czyli wciąż dużo. W gruncie rzeczy oferuje większość tych samych aplikacji i funkcji co przystawki na Android TV, ale jeśli macie iPhone'a czy MacBooka, skorzystacie chociażby z funkcji AirPlay do szybkiego przerzucania mediów na ekran. Do tego Apple TV świetnie działa z głośnikiem HomePod. Jest jeszcze parę tego typu rzeczy, jak świetny pilot. No, generalnie jeśli korzystacie z innych urządzeń Apple w swoim mieszkaniu, no to chyba śmiało możecie takie urządzenie sobie kupić. Jeśli natomiast szukacie kombajnu i w dodatku jesteście graczami, wybierzcie Nvidia Shield TV. To przystawka przeznaczona głównie dla graczy, bowiem jej najciekawszą funkcją jest Game Stream, pozwalająca streamować gry z komputera z kartą GeForce na telewizor. No i działa to naprawdę nieźle. Oprócz tego jednak przystawka działa na Android TV, zatem macie tu wszystko inne co potrzeba, w tym inne aplikacje do streamowania gier, takie jak Stadia, Steam Link czy GeForce Now. Na rynku dostępne są dwie opcje, zwykła oraz Pro. Różnice między nimi ograniczają się jednak do większej ilości pamięci RAM, pamięci wewnętrznej i slotów USB. Jednak problem jest też taki, że przystawka ta nie jest aż tak szeroko dostępna na rynku, to znaczy pojawia się i znika. Jeśli jednak szukacie możliwie najlepszej opcji, to obie będą świetne. Na koniec bonusowo dodamy opcje dla oszczędnych. Pierwsza to Amazon Fire TV. Jest to bardzo podstawowa przystawka z autorskim systemem operacyjnym. Może nie tak zaawansowana jak pozostałe modele, ale jej cena jest czasem obniżona do około 100 zł. Normalnie zaś kosztuje 200 zł, co czyni ją również ciekawą propozycją i nie trzeba jej konfigurować. Natomiast jeśli nie zależy Wam na osobnym systemie operacyjnym, a szukacie prostego urządzenia do przerzucania treści na telewizor, takich jak filmy z YouTube, no to Chromecast 3 kosztuje jakieś 130 zł. Do 150 zł i jest wart swojej ceny. I to są takie nasze największe propozycje dla tych, którzy chcą zaoszczędzić, dla tych, którzy chcą podstawową przystawkę z wyświetlającą obraz 4K, no i także dla tych, którzy właśnie też nie mają jakby limitu górnego i chcą mieć prawdziwy kombajn. Myślę, że wybierając te sprzęty będziecie zadowoleni, ale cóż, być może macie jakieś swoje własne propozycje, komentarze są jak zawsze wasze, a tymczasem zbieramy się, trzymajcie się w zdrowiu, na razie. Hey.